Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jest to oczywiście Croxy. No i co, odbieram dzisiaj nagrody za Food Champions, w którym wiem bodajże tak, gold. Mamy dwa player piki. Liczę oczywiście na jakiegoś pika z Bundesligi, aczkolwiek jakoś się nie nastawiam za bardzo. I co, pierwszy pik? Ej! Rafa 90! To jest i tak już lepiej, niżeli było wtedy, bo wtedy jakiś... poleciał ten z Arabii. Ej, dobra, on ma 4 gwiazdki sztuczek, ten Rafa. Statystyki dość dobre, więc... No, na zmiennika ten Rafa jest, no, taki w miarę dobry, ale mamy jeszcze Andre Almeida. Nie wiem, Kampla nie będę reklamował. No dobra, to weźmiemy sobie tego Rafa. No i co, drugi player pick. No, ja nie wiem. Rojc! Mamy Marco Rojca! Marco Rojc 98! Raz mi coś dobrego poleciało z tym player pick. I to jest właśnie teraz. Mamy Marco Rojca! Let's go! Czekajcie, czy na pewno jego wezmę? Powiem wam po cichu, że liczyłem jednak troszkę na tego Lewandowskiego, ale Marco Rojc 98 to też jest bardzo dobry pick. Omówmy się, okej? No i co? Mamy Marco Rojca 98. Wysyłamy to oczywiście do klubu. Ja już mogę otwierać teraz wszystko jak leci. Ja już jestem zadowolony. Odbierzemy sobie oczywiście jeszcze za Division Rivals. Weźmiemy niewymienne paczuchy, bo potrzebuję jakiegoś tam niewymiennego szrotu, żeby zrobić SBC o ikonę, która oczywiście również się pojawi, bo ikona na przepalenie również będzie. No i co, 9 paczek, lecimy z tymi paczuszkami teraz. No ja już jestem zadowolony, ale walkoutu w tych paczkach to ja nie widziałem o co. O Jezu, nie wiem ile. Więc co, będziemy sobie pomijać te ekrany, bo jak nie będzie tutaj nic ciekawego, Nacho Fernandez. No właśnie, to nie jest nic ciekawego. Dobra, lecimy dalej. 7 paczuch do końca. Mam nadzieję chociaż na jeden walkout, bo tutaj jednak z tym szczęściem w paczkach u mnie ostatnio dość krucho. Może to dlatego, że są tocy, może dlatego, że wydałem 1,3 miliona na te paczki i nic nie trafiłem praktycznie. Ale no wiecie, no tocy są, trzeba zaniżyć procenty, żeby, no wiecie, żeby hajs się zgadzał. A tutaj mamy Canalesa, czy to jest paczka niewymienna? Nie, to jest paczka wymienna, dobra, więc mam na szczęście. Jest szczęście, że to paczka wymienna i ten... Najwyżej w niewymiennej coś dobrego poleci. Ale tutaj dalej nie ma walkoutu. Ej, bo ja już serio od jakiegoś ej, Sokratis, dobra. Ja od jakiegoś tygodnia, o, to było niewymienne akurat. Od jakiegoś tygodnia nie widziałem już walkoutu z takiej paczki, nie? Jak nie dwóch. I uwaga, nie ma walkoutu dalej. Co jest, halo? Ale powiem wam szczerze, no, że z tym Marco Rojcem to nam się nieźle poszczęściło. Tutaj też w miarę dobra paczka, jakieś tam karty na przepalenie jak najbardziej będą. Liczyłem po cichu na tego Lewandowskiego, ale Marco Rojc 98 to też nie jest najgorszy traf. Ja się z tego bardzo cieszę. Ruben Neves, mega paczce. No właśnie, to chyba potwierdza to, co powiedziałem, że te procenty są mega zaniżone. Teraz ani jednego walkoutu nie mogę trafić w tych paczkach, a tak to był przynajmniej jeden, ale no jeszcze dwie paczki do końca, więc... No oczywiście może się to poprawić, tymczasem Savic 8-3, tutaj mamy jakieś duplikaty, więc to sobie oczywiście szybko, ten mega paczka, lecimy i nie ma walkoutu po raz kolejny, dobra, ostatnia szansa na walkout. Ej, mamy informa, czy to jest inform wymienny? Wymienny, dobra, więc te 10-15 tysięcy jak najbardziej zawsze się przyda. No i co, ostatnia paczka, mega paczka rzadkich kart. Jak tu nie będzie walkoutu, no to... No właśnie, no... Są ekrany, natomiast jest info, no dobra, będzie na przepalenie, bo już dwie paczki wymienne na pewno mieliśmy. Jest to w ogóle ta drużyna tygodnia, jest... Szkoda gadać, ale no będziemy musieli się niestety przyzwyczaić, bo przecież rozgrywki w tych najlepszych... Ej, wymienna to jest... Rozgrywki w tych najlepszych ligach już dawno są zakończone, więc to była paczka wymienna, więc jakieś 20-30 tysięcy tych informów padnie. No powiem wam, że ja z tego Marco Rojca naprawdę mega się cieszę. No i co? Przechodzimy teraz, będziemy robić SBC o gwarantowanego totsa z Bundesligi i zobaczcie, co mi poleciało. No i co, my tutaj sobie otwieramy, wyszło SBC, wy to dopiero widzicie w odcinku z nagrodami, ale ja już robię to
SBC wysyłamy, SBC ogwarantowanego totca z Bundesligi, przepaliętego Madisona, który poleciał ostatnio. Z chęcią się z nim pożegnam. Również ten Egeis, ten za zadanie tygodniowe wydałem tylko tego Wernera za 12 tysięcy na całą SBC poszło. No i co, mam nadzieję, że się zwróci. Jeden toc, ocena 85. Ja tych toców zużyłem dwóch. No i co? Może zadaję dwa tocy przepalone za to poświęcenie. Może poleci gdzieś dobry toc. No i co? Piłkarz toc, Bundesliga. Lecimy! Mamy oczywiście łoną taki Lewandowski. Jakby poleciał, byłby co nie, jaka flaga. Więcej! Nie, no ta Costa z tego co słyszałem jest bardzo dobry, więc ja tutaj nie będę narzekał, tylko nie, to jest ten toc, to jest toc niewymienny. Ale dobra, ta Costa to nie jest zły drop, umówmy się, 92 overalla, to wcale nie jest zły drop. A ile on kosztuje na rynku? Czekajcie, on się pad podłączył. Ile ta Costa kosztuje na rynku? Ej, on kosztuje prawie 500 000, ej, to nie jest zły drop, wam powiem. To jest bardzo dobry drop chyba. Na pewno nie jest to najgorszy toc, tak jak było to w przypadku tych Premier League, więc... No i... Powiem wam, że no, jestem zadowolony.